No, witam 25 po małej przerwie spowodowanej innymi tutaj pracami polowymi, które się odbywały. Dojechały dzisiaj tutaj nam części Ursusa, tuleje, tłoki, oryginał Ursus, węże, komplety naprawcze, tarcze sprzęgłowe. Pompy oleju silnika waryńskiego, pompa hydrauliczna, odebrana także głowica z planowania, nowe zawory, nowe gniazda zaworowe, wał po szlifie wyczyszczony, już tutaj odtłuszczony. Jeszcze raz odtłuścimy, wyczyścimy, wytrzemy rączki. Mamy paneweczki perfect quality. Zalecił mi tu pan, który szlifował wał, także wziąłem od niego komplet panewek na pierwszy szlif, to jest 0,25. Mamy wyczyszczone, zaraz będziemy tu montować paneweczki i włożymy wał. Gdzieś nożyk. O, mocna folia. O, tutaj akurat mamy otwarte panewki główne. I tak montujemy, wkładamy najpierw w główne jak gdyby tutaj punkty główne, no główne, o, na sucho w gniazda, włoża panewkowe, jedna, druga będzie, to będzie tutaj od tej strony. Pasuje na otwór elegancko. I tutaj mamy z podwójnym otworem od strony pompy wodnej. Już nawet zdążyło nam podrdzewieć blok delikatnie, gdzieś nie, gdzieś jakiś nalocik. Był idealnie umyty, czyściutki, świecący. Był bardzo mocno zabrudzony. Ale poradziliśmy sobie, wszystko tu ładnie oczyszczone. O, przy zakładaniu zaraz będziemy sobie smarować olejkiem specjalny. Pompeczkę zakupiłem. O, patrz, zakupiłem i się pochwaliłem, że nie działa. Nie no, musi zassać. Już idzie. Olej. Olej mamy tutaj Shella wlany. Będzie także zalany olejem Shella silnik. Łoża ładnie muszą być wysmarowane. Paneweczki się znaczy. No wiadomo, że trzeba to złożyć, że tak powiem, trochę na pasowanie takie, że tutaj nam to ładnie wszystko siadło. Wałek mamy oczyszczony. A jeszcze go tu trochę przekręcę, to coś mi dotyka chyba tego. Dla pewności zmyjemy jeszcze tu rozmywaczem.
i wkładamy wał. Kurde, ciasno jest na tym. Mam, kolego, już cię mam, żeś spadł, kurczę, ten panewka dystansowa wyjechała, przez to mi się nie chce wsunąć, jeszcze raz. Gdzie on tu mi wyjechałaś? Ty gdzie spadłaś tu? Okej, damy jeszcze trochę smarku. Damy trochę smarku więcej. Sprawdzić, czy by go nie przeszlifował na tym. Czyżby go nie przeszlifował. A czekaj, zacznij inaczej. To zacznij. Ejdź. Przez to nie chcę wejść. Weszło dobrze. Orgino pasuje. Czyli coś tutaj się gdzieś nie ułożyło. Jak należy. Nie ułożyło się jak należy. Spokojnie. Możemy trochę dać. Dobra, zjedz smarku.
Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem. Tak. Chętnie bym go kurde postawił na ten. Na szpilki do góry. No czekaj, spokojnie. Teraz ma weszło. Dobrze. Teraz weszło dobrze. O, ładnie. Okej, aż spad to. Teraz ładnie leży. Piknie leży, piknie, jakoby cud, jak to mówią, piknie. Piknie. Tu się nie przestawiło. Troszeczkę tu przestawić tą półksiężyc. Troszeczkę przestawić półksiężyc. Tu gdzieś lekko wystaje. O, cyk. Ja z tej strony troszeczkę tak. Dobrze. Jedziemy. Zamek do zameczka. Zamek do zameczka. Cyk. Trochę jeszcze dodamy olejku. I zamek do zameczka. Cyk. I zamek do zameczka. Jedziemy. Pomalutku, bo to są te księżyce. A, wchodzi, wchodzi. Bierzemy go troszkę. Jak szef Jaromata idzie? Dobić. Siemanko. No, siemano, siemano. O, witam, witam. Coś tutaj miałem, trochę miałem tego, ale już jest o, wyprostowane. No tak pomału, tylko że chyba miał kurde podkładek, nie? Dwie podkładki tylko mam. Ja bym zapomniał, chyba ostatnie dwie wziąłem i zamówiłem i zapomniałem odebrać. Jedna i druga jeszcze gdzieś tu leżała. Tu? Nie, tu gdzieś położyłem. Nie będę miał jak dokręcić. O, tu jest. Aha, te, no, zabezpieczające. No nic, no musisz poczekać, przywieźć, zamówić. Wyłączymy kamerę, co? Czy no, wyłączyć ci, czy nie? No pewnie będzie trzeba wyłączyć.